Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszej recenzji pokażę Wam mobilny wzmacniacz dźwięku firmy FIO. Jest to model E11K Kilimanjaro 2. Sprzęt ten do testów został dostarczony przez sklep audiomagic.pl, za co serdecznie dziękuję, a link do tego przedmiotu w sklepie Audiomagic, do pełnej oferty tego sklepu, znajdziecie w opisie filmu. Tak więc bohaterem dzisiejszego odcinka jest to niewielkie, ale naprawdę potężne i funkcjonalne urządzenie. Za chwilkę sobie o nim posłuchacie więcej. Natomiast tak w skrócie rozpoczynając, jest to po prostu wzmacniacz dźwięku pochodzącego z urządzeń mobilnych, czyli smartfonu, tabletu, jakieś MP3, MP4, wszelkich urządzeń mobilnych. I to urządzenie ma za zadanie przede wszystkim wzmocnić dźwięk, ale także przy okazji go wzbogacić, sprawić, że jest bardziej wyrazisty, bardziej szczegółowy, i faktycznie tak też się dzieje. Co jest fajne, urządzenie jest świetnie wykonane i bardzo funkcjonalne. Przekonacie się o tym, myślę, już za chwilkę. Tak więc rozpoczynamy recenzję. Ok, a więc oto urządzenie FIO E11K Kilimanjaro 2. Dość niewielkie w porównaniu z telefonem, to nawet troszeczkę mniejsze. Mamy 4,5-calowy ekran w Nokii, więc naprawdę malutka rzecz, ważąca 65 gram i przede wszystkim bardzo funkcjonalna. Jako wzmacniacz słuchawkowy sprawdza się świetnie. Przede wszystkim, co mnie urzekło, to wykonanie i funkcjonalność. Zobaczcie, obudowę mamy z prawdziwego szczotkowanego aluminium. Raz, że wygląda świetnie. Dwa, że jest bardzo odporne. Metalowa obudowa oczywiście robi swoje, odpowiednio chroni zawartość. Jeśli chodzi o opis wejść, to tutaj mamy aux in, czyli połączenie tego wzmacniacza z telefonem czy z odtwarzaczem muzycznym. Mamy port micro USB na ładowanie. Ładowanie trwa około 3 godzin plus minus. No i ten wzmacniacz działa potem około 7-8 godzin, w zależności od tego, jak bardzo go eksploatujemy, czy słuchamy głośno muzyki, czy z tym dodatkowym wzmocnieniem. I tutaj mamy oczywiście wejście już właściwe na podłączenie słuchawek. Zauważcie, że oba porty są podłacane, więc mamy minimalną ilość zakłóceń. Po drugiej stronie również bardzo ważne rzeczy, czyli przełącznik gain low i high. Gain, czyli wzmocnienie tego urządzenia. Na low mamy po prostu czysty dźwięk, lecz jest on znacznie cichszy. Na high jest już naprawdę bardzo, bardzo głośny. I przy naprawdę wysokich poziomach głośności dźwięk się destabilizuje, więc zależy to też od tego, jakie mamy słuchawki, jaką mają oporność, z jakiego urządzenia pochodzi muzyka, czy jest to smartfon lepszej czy gorszej jakości, czy jakiś odtwarzacz zewnętrzny. Przełącznik widoczny po drugiej stronie to wzmocnienie basów. Mamy dwie pozycje, jak widzicie, on i off. Nie spodziewajcie się natomiast, że jest to jakieś niesamowite podbicie basów, gdyż jest naprawdę delikatne, jednak przydaje się w przypadku, gdy urządzenie wejściowe, czy na przykład odtwarzacz MP3, zapewnia po prostu słabej jakości basy. Faktycznie można sobie troszeczkę tym przełącznikiem uratować sytuację, podnieść jakość tych basów, jeśli by były wyjątkowo słabe. Natomiast tak jak mówię, nie jest to jakieś potężne wzmocnienie basów, natomiast jest słyszalne. No i ostatni element, ale jakże ważny, włącznik i potencjometr. Zobaczcie, jak włączymy, świeci nam się lampka tutaj. I bardzo płynnie możemy regulować sobie głośność i siłę tego sygnału, aż do 9 stopni. Powiem Wam, że podbicie jest naprawdę bardzo duże. Za chwilkę sami będziecie mogli to usłyszeć. No i zobaczcie. Moment włączenia, wyłączenia jest bardzo taki wyczuwalny. I samo użytkowanie też jest fajne, da się operować też jednym palcem, tak więc nie ma z tym problemu. Tak więc ogólnie myślę, że urządzenie naprawdę bardzo przemyślane i przede wszystkim świetnie wykonane. Ok, pokażę Wam teraz tylko poglądowo, jak duże jest wzmocnienie dźwięku w tym wzmacniaczu FIO. Oczywiście nie jest to test dźwięku, po prostu chodzi o pokazanie maksymalnej głośności na telefonie, a potem na tym wzmacniaczu zobaczycie, jakiego kopa daje takie niewielkie urządzenie. Zobaczcie, głośność słuchawek jest na maksimum 30. I posłuchajcie.
A teraz zatrzymujemy muzykę. Podłączamy słuchawki do naszego FIO. Ok, mamy już wszystko razem. I zobaczcie, odpalamy. Gain mamy na high. Telefon nadal na 30. I przy głośności rzędu 4 uzyskujemy już taką głośność, jak była na telefonie. No i widzieliście, że przy 7 mieliśmy już dużo głośniej niż telefonu. Oczywiście dźwięk się zaczął zniekształcać. To jest chyba jasne, że przy tak dużym poziomie głośności po prostu nie da się słuchać. Natomiast macie pojęcie, jak bardzo to urządzenie wzmacnia nasz sygnał, wzmacnia głośność. I przy takim normalnym wzmocnieniu, nieprzesadzonym, oczywiście wzmacnia też jakość tego dźwięku. Deformacje dźwięku zaczynają się dopiero przy naprawdę ogromnych, wysokich poziomach głośności, kiedy telefon ustawiony jest na maksimum i kiedy wzmacniacz też ma ten przełącznik gain na high i mamy też wysoki poziom głośności. Przypomnę Wam jeszcze szybciutko, co mamy w zestawie. Poza samym wzmacniaczem FIO mamy taki kabel do połączenia FIO ze smartfonem. Wtedy słuchawki podpinamy już do samego FIO. Mamy taką taśmę z takimi stópkami, które możemy sobie nakleić na nasz wzmacniacz, żeby na przykład lepiej trzymał się jakiejś powierzchni, jeśli gdzieś sobie leży. Mamy dwie takie gumowe opaski, które mogą służyć do mocowania tego sprzętu do innych urządzeń. Zaraz Wam pokażę, jak to można zastosować. I mamy standardowy przewodnik, taki smartfonowy USB, micro USB do naładowania wewnętrznej baterii tego urządzenia. No i obiecałem Wam, że pokażę, jak to można sobie zamontować. Bierzemy na przykład telefon. Bierzemy nasz wzmacniacz FIO i przy pomocy jednej bądź dwóch opasek mocujemy to sobie razem. Więc w efekcie może powstać nam chociażby coś takiego. Z tym, że weźcie pod uwagę, że już ze smartfonem plus wzmacniacz 65 gram, no to już się robi troszeczkę wagi, więc jak to mamy gdzieś w kieszeni, może to troszeczkę ciążyć. Natomiast jest to fajnie spięte i ten wzmacniacz się nam nie wysunie. Teraz jakbyśmy chcieli się połączyć, to robimy to w ten sposób. Że kabelki robimy sobie tak, ewentualnie takie można sobie złożyć. No i tutaj podłączamy już słuchaweczki. Do panelu mamy też ciągle niezły dostęp. Bez problemu możemy to sobie włączyć jednym palcem i sterować. Tak więc tak to wygląda w całości. I moi drodzy, zbliżając się do końca recenzji, pora na małe podsumowanie testów urządzenia FIO E11K Kilimanjaro 2. Powiem Wam, że jest to pierwszy tego typu mobilny wzmacniacz, z którym się spotkałem. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony testami tego urządzenia. Jest naprawdę niewielkie, jest funkcjonalne, jest świetnie wykonane przede wszystkim, to mi się bardzo, bardzo podoba. No, jeśli chodzi o to wzmocnienie dźwięku, to jest naprawdę potężne. Wzmacniacz ten potrafi grać jakieś 7-8 godzin, jeśli używamy dość wysokich ustawień, więc naprawdę myślę, że wynik dobry. Ładowanie nie trwa długo, bo około 3 godzin, a zastosować je możemy do naprawdę wielu urządzeń. Ale, no właśnie, musi być jakieś ale. Zadacie pytanie, dla kogo taki wzmacniacz? Czy do każdego telefonu, do każdego urządzenia, czy dla każdego? Powiem Wam, że tak. Przede wszystkim musicie mieć dość czuły słuch, żeby zauważyć tak subtelne różnice w dźwięku. Ja na przykład słyszałem je od razu, słuchając na samym telefonie, a potem zaraz na tym wzmacniaczu dźwięk był naprawdę bardziej szczegółowy. Natomiast trzeba mieć dość wrażliwy słuch, żeby sobie to rozróżnić. I przede wszystkim druga rzecz, chyba jeszcze ważniejsza, trzeba po prostu mieć też odpowiednie słuchawki, żeby cieszyć się tak dobrym dźwiękiem. Oczywiście, jeśli macie słuchawki za 20 zł, no to nie warto inwestować ponad 200 w taki wzmacniacz. Natomiast jeśli macie już jakieś naprawdę fajne słuchawki,
typowo muzyczne, audio, wtedy naprawdę taki wydatek, jeśli dużo słuchacie muzyki i cenicie sobie dobrą jakość muzyki, wtedy na pewno warto zainwestować w tego typu urządzenie, chociażby FIO lub coś podobnego, gdyż ten efekt naprawdę jest. Różnica jest naprawdę duża. Oczywiście trochę też zależy od jakości odsłuchiwanej muzyki. Jeśli macie jakąś MP3 nagraną tragicznie, no to wtedy żaden wzmacniacz, żadne słuchawki nic nie pomogą. Natomiast zakładając, że macie muzykę dobrej jakości i macie przyzwoite słuchawki, jest sens zakupu takiego urządzenia. Mam nadzieję, że też niedługo będą testy innych tego typu gadżetów, które są naprawdę ciekawe według mnie. Dlatego zostańcie ze mną, zaglądajcie często na kanał. Codziennie nowa recenzja lub rozpakowanie. Będzie też sporo poradników. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę jeszcze ocena końcowa. Pamiętajcie, że cenę tego produktu i ogólnie link do niego znajdziecie w opisie filmu. Możecie go nawet od razu nabyć w sklepie audiomagic.pl, jeśli Wam się spodobał i jeśli Was zainteresował. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!